Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy przepiękne kwietniowe popołudnie. Świeci słońce, jest naprawdę ładnie, nie ma żadnej chmurki, oprócz tego, że może trochę wieje. I w ostatnim epizodzie obiecałem Wam zrobić 500-metrowy lot w ramach POI, Point of Interest. I znaleźliśmy taki spot, bo dzisiaj jesteśmy tutaj z Milenką, znaleźliśmy taki spot, który umożliwia zrobienie tego manewru. Nie jest to proste, cały manewr polega na tym, że przy 500 metrach ja już tracę Mavica z pola widzenia. Dlatego zrobimy w ten sposób, że ja będę pomiędzy Maviciem, który będzie orbitował, a naszym point of interest, czyli skałkami, które widzicie właśnie tam za mną. Czyli ja będę de facto w środku całego manewru i powinienem widzieć. Czyli nie zrobimy dzisiaj całego okręgu, zrobimy tylko pół okrąg. Za chwilę Wam wszystko to pokażę. Mavic jest już gotowy, lecimy w kierunku skałek. Polecimy sobie tak, żeby tych koni tutaj nie wystraszyć, czyli bardziej w prawo. Tak jak teraz. Może się wzniosę jeszcze z 10, tak jak teraz, bardzo dobrze. I w tej chwili to, co zrobię, to zarejestruję POI, Point of Interest, Record POI. I w tej chwili zaczniemy się cofać. Cofniemy się na odległość 500 metrów i zrobimy sobie w tej za chwilę lot po łuku. O promieniu 500 metrów. Dobrze, Mavic nas teraz mija pięknie. 440, 450, 470, maksymalna powinna być 500. Teraz jest w porządku. Teraz wszystko gra i zrobimy sobie przejście tak. Chciałbym zobaczyć obraz lepiej. 23 km na godzinę mam w tej chwili. Dobrze, polecimy w drugą stronę. Żeby nie być pod słońce, to sobie zrobimy 21 km w drugą stronę. Jestem od skałek 500 metrów. Wieje jednak dość mocno. Dobra, spojrzę, jak się Mavic miewa. Całkiem dobrze. Lecimy po łuku, sygnalizuje mi co prawda, że wiatr jest silny. W tej chwili trochę sygnalizuje mi, że wiatr jest silny, ale tak poza tym wygląda bardzo stabilnie. Ujęcie wygląda dobrze, oprócz tego, że jest silny wiatr. Tutaj widzę jedyną taką zagwozdkę. W tej chwili już ze słońcem mijamy. Tam w oddali widać górę Zborów i to całkiem ładnie. Spróbuję delikatnie się zwrócić dziobem w stronę Lechwora. Tak jak teraz, powinno być nawet ładniej. W tej chwili jestem 300 metrów od naszego punktu, za chwilę wracamy. I to będzie tyle. Wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że nagranie też wyjdzie w miarę ok. Przy tym ostrym słońcu tak trudno powiedzieć, jak nasze nagranie wygląda, ale mam wrażenie, że jest w porządku.
Też fajne, niecodzienne zdjęcia tej góry z Borów. Dobra, ja nagrywanie na chwilę przerwę, bo chciałem zrobić parę zdjęć. Może jeszcze moment, może jeszcze nie będę robił zdjęć, dlatego w tej chwili mam 68% baterii. Bo tu mam fajne ujęcie stąd. Dobra. I teraz sobie wrócimy po tym łuku w drugą stronę. Tak jak teraz. Ja przerwę nagranie. Hide. Przerwę nagranie, żeby też zrobić kilka fotek. Chciałem zrobić kilka zdjęć. Bardzo ładnie wychodzą te skałki. Dobrze, to właściwie mam wrażenie, że to tyle i całkiem dobrze to wyszło. Oprócz tego, że jest silny wiatr, to jedyny kłopot dzisiaj. Nagram jeszcze raz. To będzie już wejście numer 3, jeżeli chodzi o obraz. Teraz sobie zrobimy synchronizację. Synchronizacja głosu i obrazu. Dobra, mamy to. Skałki widać bardzo ładnie. Górę zborów też. Czyściutkie niebo mamy w dzisiaj. Wiesz, Milenko? Jest przepiękne niebo. W tej chwili Mavic jest 200 metrów od nas. Trochę się znowu zwrócimy delikatnie, ja poprawię ujęcie, żeby było też widać górę zborów. Może nie tak mocno. Tak jak teraz. Dobra, Mavic już jest tutaj za słońcem. Za chwilę zakończymy to ujęcie. Wychodzi w porządku. Zrobimy jeszcze jeden lot, taki dłuższy, w stronę góry zborów, bo tam chciałem zrobić fotki, ale na razie wychodzi dobrze i nagranie na tym przerwiemy, bo jest w porządku, 100 metrów od nas. Czyli tu sobie robimy ciach. Zakończ tryb, ok. Koniec nagrania. Chyba on chce lądować. Gotowe. Zrobiliśmy POI o średnicy 500 metrów. Najdłuższe, jakie jest możliwe. Dzisiaj są bardzo dobre warunki do latania i fajnie to wyszło. Bardzo się cieszę, że można było zrealizować ten projekt do końca, tak jak sobie założyłem. Jestem bardzo zadowolony. A z pozostałych rzeczy, pamiętacie zapewne, są koszulki, t-shirty, są aukcje na Allegro, ale też każdy uczestnik warsztatów moich ABC dronów otrzymuje taką koszulkę w pakiecie. I druga rzecz, najważniejsza na dzisiaj, już Wam powiem, co by się nie działo, słuchajcie, to najważniejsze na pokładzie jest Safety Officer. Przedstawiam Safety Officer na dzisiaj, to jest Milena. Milena, peace. Peace. Peace, love and Milena. No dobra, chyba nam to nie wyszło. W każdym razie dzięki za uwagę, lecimy do domu. Peace.